Proszę Państwa, proszę. Halo. Co to tam za doradca jest? No, widzisz, no, jak nam tu przegadała. Młoda się znalazła. Nie podobno się dowiedziałam, że cała wycieczka miała trwać 3 godziny. Odpada. Odpada. Jak będzie burza, to nie będzie. Nie, ma najpadać. Najważniejsze rzeczy. Zaraz będzie lało. Nie, to przejdzie. Zobaczysz, że przejdzie. Parę osób by musiało powiedzieć. No ja bym Poznaliśmy się ostatnio tutaj w ogrodzie botanicznym, także mamy wspólne zainteresowania. To miło nam. Teresa. Dzień dobry, Teresa Długość nazywam się. Ilu nas jest? No zaraz już Jurka. Plus minus. 23 osoby. Są wszyscy, jest 23. Warto czasami jest się skupić, nawet zamknąć oczy i tak wyobraźnie popracować. Jak najbardziej. Bo nie muszę nikogo przekonywać, a tym bardziej osoby starsze, że powietrze w parku, w lesie, na łące jest o wiele lepiej natlenione. Jest też coś takiego jak błonie. Mamy specjalną pracownię, osoby, które od lat się szkolą w tym parku. Studiują literaturę niemieckojęzyczną, bo tam pomologia, czyli te nauki o owocach i ich rozpoznawaniu, właściwościach są o wiele lepiej posunięte. Studiuję te przewodniki i oznaczają owoce, nazywają, jaka to jest odmiana. Opisują nowe owoce. Uważają za cenne razy, uważają szczepki i potem szlachetnie. Te, które rozwijały się, to są wiele. Huba rośnie. To jest rodzaj huby, bo grzyby bez nogi, te, które przyrastają bocznie do drzewa, one różnią się kolorem kwiatów. Jedne są bardziej kremowe, a drugie są bardziej białe. Tutaj przenosiła. To też jest zawsze element takiego eksperymentu, na ile roślina zaakceptuje nowe stanowisko. Także mamy takie naturalne, dzikie rośliny jak zawilce, miodunki, czyli z takich kwiatów, w tym geofity, te, które pojawiają się wiosną i pięknymi kolorami właśnie. Wyprawiamy też ciekawe egzemplarze. To jest bardzo, jak się to mówi, takie drzewo, które się bardzo łatwo rozprzestrzenia, tak. I niszczy wszelkie inne. Tak. Bo akacja, ona sama rośnie, tak? Bo to są samosieńki.
No, bo jest, to, ale bo jest to, bardzo to, agresywna i ekspresywna w stosunku do innych. Ale pszczoły bardzo lubią. To jest siatka, która zabezpiecza ten stok. Żeby się nie zsuwało na ziemię. Czyli, ale tu, żeby nie zrobić łopatkę przyniosła. Ale też możemy sprawdzić, czy masz łopatkę. Możemy się zbić tą siatkę, tak. No to kto wbija pierwszy ten? Ten siatkę. A ja zrobię z tego, że ja to robię. A nie można tutaj się trzeć. Nie mam, ale jak nie można. Bo to jest trudno. To jest trudno. To jest specjalnie tak. Tu można. Tam jest siatka niżej. Wszędzie jest siatka. Ale jest stara. Gdzie siatka, siatka. Wszędzie jest siatka. Daj powyrywamy tu prawdę. Nie, nie. Leży tam. Nie, to ja wiem. To jest właśnie. Pani co? Tam jest. Tam jest. Tam jest. Zabezpieczone. Zabezpieczone światło. To jest zabezpieczone. Bo tu siła razy gwałt trzeba zrobić. No. Ale siatka. Tak? Tak. O, będzie. O, już jest. Już jest. Dziur, dziur, jest. Skaliste, bo to jest przyniosła. Ona przyniosła roślinę. My jesteśmy wczesnymi tej rośliny. Jest tam tak, no to dobrze, bardzo. A jak się to nazywa? Bogata będzie. Co to jest, Marysiu? Powiedz na imię. Rozchodnik. Wszystko jest. Boję się, że tam jest piasek, a tu jest całkowita ziemia, no ale to jest odpadna roślina. Zobaczysz, to jest glina, on się będzie trzymał. Bardzo dobrze będzie. Ja teraz pojadę, żeby to się rozejrzeć, ja mam już swoje rzeczy w aucie, a potem... Nawet gdybyśmy weszli na schodki, widać jak one się uwijają przy pracy. Także są tutaj bardzo żywotne i latają, latają. Mają tutaj dużo pracy. Dlatego też posialiśmy im tutaj specjalne rośliny. To nie jest tak, że pszczoła leci od kwiatka do kwiatka. Oj, nie, nie. A to są różne sajowe. Na przykład wyklejemy miód spadziowy. Krokodyle. Właśnie ja policzyłem 20 osób. Mam takie okazy w polskich parkach, które mają po 200 lat. To chyba w Zabrzu. Akurat pamiętam taki z Wodzisławia Śląskiego. To też jest jeden z takich stałych elementów ogrodów botanicznych. Miłożąb, tulipanowiec, rododendron. Posadzone przez tego chodzenia. Złożone się tylko w wysokości takiej. Prawda, na jakiś czas.
Dzień dobry